Siema. Jak jest? Dobrze. To dobrze. A jak u ciebie? W porządku, jak widać. Całe szczęście. No miałeś tam odpowiedzieć na pytanie nurtujące kilku widzów. Mianowicie, dlaczego masz jedną klamkę złotą, a drugą czarną? Jak to może być? No, jedna taka. No musi tak być, no jak może tak być? No jak może tak być? Podoba ci się? No mnie się podoba. Mnie też się podoba. Nie, naprawdę, dobrze wam mówi. Ta złota to wymiata. No ta czarna jest wcale nie gorsza. Ta złota spełnia funkcję ozdobną. Tak. A czarna praktyczną. Tak jest. No to teraz wyjaśniaj dlaczego. Dlaczego? Mam dwie różne klamki. Dlatego, że jak wiecie, w ostatnim czasie wymieniłem sobie pompę hamulcową z seryjnej, na której miałem zamontowaną drugą złotą klamkę, na pompę Brembo RCS-19, przy której jest oryginalna klameczka Brembo. Tak? Tak. No właśnie. I są te klamki standardowo koloru czarnego. Nie jestem pewien, czy są klamki Brembo do mojego... Nie jestem pewien, są. Ale nie wiem, czy mają regulację właśnie odsadzenia od tutaj klipona. I dlatego zostawiłem właśnie tymczasowo, a może docelowo, klamkę. Uważaj, kolego, widzę. Najpierw spojrzałem w lustereczko. No. Ale byłem w obrębie swojego pasa. Dobra, wracamy do tematu. Tak jest. Czyli jak widzicie, ta klameczka mnie się podoba, jest fajna. A ta jest złota. No i też z regulacją, ta jest z regulacją. I jedyny powód, dlaczego jeszcze nie mam tutaj klamki czarnej do kompletu z Brembo, jest jej koszt. Ten kawałek aluminium, który ma chyba jeszcze mniejszą funkcjonalność niż ten, kosztuje 800 zł i mam jeszcze jedną klamkę złotą, łamaną i oryginalną, tak? Także... 10 klamek. Tak, no nie jest mi chyba już potrzebna jeszcze klamka czarna. A jest to, powiedzmy, taki punkt charakterystyczny mojego motocykla, tak? Że jest jedna klamka taka, druga klamka taka. Zdania są podzielone, niektórym się podoba, mówią, że fajnie. Niektórym się nie podoba, mówią, że brzydko, tak, że jedna taka nie pasuje. Ale w zasadzie to się ma się tobie podobać. No jak i mnie się właśnie podoba. No i działa, tak? Działa tak samo, jakby działała Brembo, a za 800 zł to można, kochanie, wiesz, ile można kupić rzeczy fajnych? O, wiem! No ja wiem, że ty wiesz, ale ja mówię tutaj o motocyklu. No. Nie, dobra. No ale ile można przejeździć za 800 zł? Ile to paliwa? Kurczę! Tydzień jazdy. Nie, śmieję się. O, chociaż jakby się uparł. Nie, no ale nie mamy teraz ostatnio dużo czasu na jazdę. Rzadko jeździmy. No, ale... Dobra, no to wiecie już, dlaczego mam dwie różne, kurcze, klamki. Mnie się to bardzo podoba. No, pewnie sobie kiedyś kupię, tak? Ale jakoś mi się... nie spieszy. Z tym zakupem... Oj, teraz się zaczyna droga rodem z dzikiego zachodu. Ale jakoś to ogarniemy. Dobra. To tymczasem, na razie. To na razie. Yo.